Ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachów w trybie nie sypał. Są naciski kierowane z Polski przez a teraz nawet jeśli tak było, czemu Unia Europejska nie pochylała się z troską na polską demokrację, kiedy wygarniano nas z redakcji wprostu, żeby ocalić... To nie ma żadnego związku. Ja myślę, że chce się do dyskusji włączyć pan Przemysław Babiarz. Twoja mowa ciała mówi o tym, że... Dobrze, to jeśli może, to ja jeszcze powiem. Bardzo intensywnie walczył o wolność mediów w roku 2012, kiedy wyrzucano mnie z Rzeczpospolitej. Był na demonstracji, za co chciałbym mu publicznie podziękować. Ja byłem jako dziennikarz, tylko jako solidaryzując się. Podziękowania to krótko dosłownie... krótka pamięć to jest generalnie to, to jest sposób przedstawiania sytuacji. Znaczy, urodziliśmy się wczoraj wszyscy, tak? Czyli nie pamiętamy, jak wyrzucano tych samych dziennikarzy parę lat temu. Nie pamiętamy, jak manipulowano Trybunałem Konstytucyjnym w maju. Nie, to wszystko... I wtedy Komisja Europejska i Europa nie pochylała się z troską, a w tej chwili się pochyla, tak? A ja odpowiem panu dlaczego. Dlatego, że wtedy jeszcze istniało coś takiego, jak domniemanie konstytucyjności tej ustawy. I ona nie została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Co próbował powiedzieć Cezary. Różnica nie polega na tym, że mamy spór, powiedzmy, niemiecko-polski, tylko różnica jest w zależności od tego, czy my mamy poglądy lewicowo-liberalne, czy konserwatywne. Nie. Konserwatywni, ale właśnie o to chodzi. Proszę zwrócić uwagę, że politycy niemieccy z konserwatywnej opcji bardzo podobnie do polskich polityków Prawa i Sprawiedliwości widzą ten problem. Ja myślę, że oczywiście, kwestia wyniesienia tego poza... Nie. Mamy państwo jeszcze do zakomunikowania oświadczenie Telewizji Polskiej. Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fragment i fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na jej łamanie. Informujemy, że po wczorajszym skandalicznym wystąpieniu i słowach Przemysława Babiarza został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich. Piotr Lisiewicz, to jest program Piachem w Tryby. Wyładniał nam Marek Czyż, ładnie mu w tym zielonym mundurze. Gratulujemy. Panie Marku, zdaje się, że jak zobaczyliśmy ten początek tego materiału, to Przemysław Babiarz ma ten problem, że on mówi to, co myśli. A w naszym dziennikarstwie dobrze wychodzą na tym ci, którzy ukrywają to, co myślą. Naprawdę. Adrian Stankowski jest dzisiaj dobry ze mną. Dobry wieczór państwu. Państwo poznali ten facet w mundurze. To taki sekcja Archeo wykryła obrazek ze stanu wojennego, bo to wtedy takie zwyczaje w telewizji polskiej były. Jest z nami Ola Prorok na łączeniu. Witamy cię, Olu. Dobry wieczór państwu. Jest Ola, no i jest ankieta jest nasza, bardzo poważna, utrzymana w dramatycznym tonie, no bo szykują się pewnie kolejne zwolnienia. Adrianie, no właśnie, kogo jeszcze po Przemysławie Babiarzu, kto jeszcze po Przemysławie Babiarzu zostanie wyrzucony z telewizji, z tej neotelewizji polskiej? I pierwsza możliwość, Tomasz Cygut za zbyt późne wyrzucenie Przemysława Babiarza. Odpowiedź druga. Barbara Kurdej Szatan za to, że w sumie trochę przeprosiła strażników. I odpowiedź trzecia. Ojciec Mateusz za to, że nie rozwiązał zagadki kryminalnej. No, ojciec Mateusz, to też jest jasne, że powinien wylecieć za brak neutralności światopoglądowej w telewizji, także to jest kandydat do wywalenia. Ja stawiam na szefa redakcji sportowej, bo to widać, że to kogoś trzeba będzie zrzucić z sań za ten skandal. Ale to Cygut czy ojciec Mateusz? To? Nie, ja obstawiam czwartą możliwość. Taki był pan bardzo gorliwy, znaczy w sumie jest szef sportów w telewizji, tej neotelewizji. To, co tam mówił, że bezczelny Babiarz nie przeprosił za to, co powiedział. Bezczelny Babiarz nie przeprosił. No a skoro John Lennon i szczególnie ten jego komunistyczny rys jest teraz wychwalany, no to być może Yoko Ono, która żyje, tak, wdowa po Johnie Lennonie, ma 91 lat, na likwidatora TVP. My teraz pokażemy głos człowieka z pokolenia, które słuchało Beatlesów, które jak było nastolatkami
słuchało Johna Lennona. Posłuchajmy, któż to taki. Mamy taki polski, zupełnie specyficzny ślad tego wydarzenia. To jest sprawa redaktora Babiarza. Pan redaktor za powiedzenie prawdy, bo przecież w jakiejś mierze był to swobodny, ale jednak cytat samego Lennona, cytat wypowiedzi odnoszącej się do tej słynnej, skądinąd rzeczywiście bardzo słynnej piosenki, został zawieszony w prawach i żąda się od niego przeprosin. No to jest skandal i to jest taki dowód na to, że po prostu zniesiono w Polsce wolność słowa, a telewizja publiczna jest właśnie takim miejscem, gdzie tej wolności w sposób radykalny nie ma. I to jest też bardzo, bardzo smutne. To jest przyczynek, ale ważny przyczynek do tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj w kraju. Jak Johna Lennona, to ja też słuchałem. Naprawdę, nawet miałem okrągłe takie te okulary. Lennonki. Nosiłem i byłem w ogóle zafascynowany Johnem Lennonem, ale potem mi przeszło, jak sobie przetłumaczyłem, co tam w tej piosence śpiewa, bo to krótko mówiąc jest piosenka dla 15-latek, trzeba być kompletną amebą intelektualną, żeby to poważnie traktować. Jacyś kretyni tam w tym Paryżu podnieśli tę pioseneczkę do rangi jakiegoś wyznania wiary w czasie tej ceremonii otwarcia, a jeszcze większy kretyni tutaj w Polsce ustawili się w roli takich cerberów ortodoksji, nowej ortodoksji komunistycznej, no i wyszło jak wyszło. Proszę Państwa, teraz będzie kłopot, jak z tego wybrnąć. Jak to odkręcić, Olu, jak uważasz? Oj, to może być ciężkie, no popatrzmy, jak długo czekaliśmy na jakąkolwiek odpowiedź pana premiera Tuska. Rozumiem, że pan premier tutaj chciał wyczuć trochę nastroje społeczne i dzisiaj wrzucił dwa tweety. I tutaj dużo osób nie wiadomo, mogło się który zdziwić. Głupszy, bo to... Tak, nie wiadomo, który... Cytując pana premiera, tak... Tak, to prawda. Natomiast mamy do czynienia z zupełnie kuriozalną sytuacją, bo okazuje się, że nawet dziennikarz sportowy za swój komentarz może zostać zawieszony w pracy w nielegalnej TVP. Już nawet nie dziennikarze polityczni, ale dziennikarz sportowy. No jak oni to odkręcą, nie wiem, bo tutaj faktycznie, tak jak zostało na początku powiedziane, dużo fanów pan Babiarz ma. I można powiedzieć, że nielegalnej TVP tolerancja wjechała za mocno, mówiąc takim slangiem młodzieżowym. Natomiast jak to teraz odkręcić, skoro pan Babiarz ma tylu fanów, tyle osób się podpisało pod listem i każdy by chciał oglądać te igrzyska z głosem pana Babiarza. Więc jak oni z tego wybrną, zobaczymy. Na razie pan Tusk testuje, co tu może się zdarzyć i też ciekawa jestem, kto za to poleci. Ja jednak również obstawiam dyrektora TVP Sport. Raczej on będzie tym winnym. Swoją drogą to 5 dni myśleli, tam pewnie całe sztaby. I góra urodziła mysz. Znaczy wymyślili 2 tweety. Naprawdę po prostu. No bo co tu wymyślić? Tak mówię, no jest, kiedy się pojawia Anita Włodarczyk, kiedy się pojawia Otylia Jędrzejczak, Wojciech Nowicki, Monika Pyrek, Marcin Rzewłakow. No to jest lista ociekająca złotem. Złotymi medalami z poprzednich olimpiad, z różnych mistrzostw świata i teraz bądź tu mądry i wymyśl, żeby wytłumaczyć, że oni wszyscy są głupi albo kierują się co najmniej niezdrowymi emocjami w tej sprawie. Oni kierują się tym, że dziennikarz, który fajnie relacjonował ich zmagania, który się zna, zostaje wyrzucony przez jakichś fanatyków polityków. I to nie ma tak, że tu jest podział PO-PiS, bo mamy Paulinę Matysiak, która pisze, że to głupie. I to jest duży problem, bo władza ma to do siebie często, że lubi się zadufać w sobie, że jak raz się udało wywalić kogoś, drugi raz przywalić komuś, to my jesteśmy wszechwładni, ludzie są głupi, wszystko łykną. No i to jest jakby objaw, mi się wydaje, tego w tym momencie, Olu.
Tak, być może tak to wygląda, natomiast no, ja się teraz zastanawiam tak naprawdę do kogo dociera to nielegalne TVP. Kto jest odbiorcą w takim razie, skoro ci wszyscy, którzy oglądali od igrzyska... Od razu się opowiem, prawie nie ma tych odbiorców. Więc... No, ale na olimpiadzie są. Ale nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak dużym zaufaniem społecznym i sympatią społeczną cieszy się pan redaktor Babiarz i naprawdę no kibice, Polacy, no nie wyobrażają sobie wielkich imprez sportowych bez jego głosu. Więc ja się zastanawiam, fajny tweet był, pokażcie. Jaki był sens tego zabiegu i jakby co kierowało tymi osobami w TVP? Olu, zobacz, jaki fajny tweet. Ten czekamy na zawieszenie pogodynki w Neo TVP za zapowiedź deszczu. To też było w czasie komunizmu. Wylali z roboty niejakiego Wicherka. Taki był pan, który zapowiadał pogodę, bo coś tam powiedział, że zimne wiatry ze wschodu wieją, czy no afera była na pięć fajerek. I to wracają te czasy. Ja tylko powiem jeszcze na koniec jedną rzecz, że jedyne wyjście, Tomasz Sakiewicz to nam wszystko pourywa, jak ja to powiem, ale jedyne wyjście to jest takie, żeby następna olimpiada była Telewizji Republika. O właśnie, właśnie. To jest, mam koncepcję. To jest ja bardzo... Tylko, ja tylko jeszcze dodam, że niech się trzymają wszystkie pogodynki w nielegalnej TVP, które będą mówiły o Sopocie, Pomorzu, bo tam jak zapowiedzą jakąś niezbyt dobrą pogodę, to pan Tusk może znowu się bardzo mocno zdenerwować, więc muszą się trzymać na baczności bardzo mocno. Podpowiadają nam, że w Sopocie piękna pogoda nam wydawca. Póki co kamień z serca. No, więc właśnie ja mówię hasło, co za reżim popieprzony, Przemek Babiarz, zawieszony, kolejny materiał poprosimy. Przykro to panu Kwiatkowskiemu raczej powinno być z tytułu tego, jak bardzo wyszła mu jego misja odpolitycznienia telewizji publicznej, na której się skupiał. Wyszła tak, że pana Babiarza najpierw ostrzega się przed transmisją, żeby uważał na słowa, potem zawiesza na telefon z góry, a biedny szef TVP Sportu ukaże, że Babiarz nie przeprosił i że źli pisowcy mu przez to dokuczają. Równolegle temat podchwytywują media na całym świecie, a Babiarza wspierają ludzie wszelkich poglądów i zawodów od prawa do lewa. Politycznic więc się nie udało, ale połączyć w imię obrony Babiarza owszem. Gratulacje. Znaczy, bo to ważny aspekt, bo sprawę redaktora Babiarza to już zauważyły media od Nowej Zelandii przez Al Jazeera aż do Washington Post, naprawdę. Więc tutaj zegar cyka. Im dłużej to będzie trwało, tym gorzej, niestety tym gorzej dla nas wszystkich, bo to jest po prostu obciach dla naszego kraju. Aj. No, duży obciach, żeby jednak sportowego dziennikarza wyrzucać. Powiedziałeś, że politycy z różnych opcji, Anna Maria Żukowska skomentowała tweet Tuska. Zobaczmy jak. Materiał 1e. W sumie nie wiadomo, co było głupsze. Komentarz pana Babiarza czy decyzja jego przełożonych. W obu przypadkach olimpijski poziom. Każdego dnia dziękuję, że moimi jedynymi przełożonymi są Włodek Czarzasty i Robert Biedroń. No właśnie, tu 5 dni myśleli i wykluł się z tego tweet pana Tuska. To można zadać pytanie, co jest głupsze, tweety pana premiera czy tweety pana Lisa na przykład? No na przykład, natomiast ten wpis Anny Marii Żukowskiej jest bardzo ciekawy, jak się przeanalizuje go. Ona sugeruje się, że cieszy się, że Czarzasty i Biedroń są jej szefami. Przypomnijmy, że Czarzasty jako lider zasłynął również ze skrajnego zawłaszczania mediów publicznych w czasach ordynackiej, w czasach tak zwanej afery Rywina. Wszędzie wstawiał swoich ludzi, wprowadzał cenzurę. Ale pani no i Żukowska we własnej partii też powyrzucał tam połowę. Powyrzucał we własnej partii, natomiast pani Anna Maria Żukowska zwraca uwagę na coś innego.
uważa, że Czarzasty jest lojalny wobec tych, którym wydaje te polecenia, te rozkazy. On ich, jak to mówił Sławomir Neumann, będziesz w Platformie, będziemy cię bronić. A Tusk taki nie jest. Tusk stawia tylko na siebie i ma gdzieś tych podwładnych, którzy wykonali jego rozkazy. I teraz mówi, wykonaliście moje rozkazy, ale ponieważ z sondaży mi tam badań wewnętrznych wychodzi mi coś innego, to ja powiem, że wy jesteście kretynami. Po prostu. I może za chwilę was wywalę. No więc teraz pytanie, czy znajdą się kolejni, którzy będą tak ochoczo chcieli wykonywać rozkazy Tuska. Ola Prorok. No tutaj myślę, że osoby, które są obecnie tymi podwładnymi pana Tuska, mogły się mocno zdziwić czytając tego tweeta, bo każdy się zastanawia, kto w takim razie jest czyim dzisiaj przełożonym i czy to przypadkiem oni jako wierni żołnierze dobrze wykonali to zadanie w tym nielegalnym TVP, czy nie. To jest takie duże zdziwienie. No ten, jeszcze wrócę do tego tweeta pana Kwiatkowskiego, czyli pana dyrektora TVP Sport, mnie osobiście bardzo bawi odpolitycznianie redakcji sportowej, bo rozumiem, że w sporcie, w komentarzach sportowych też tej polityki jest bardzo dużo, więc nawet w Polsce ten sport trzeba odpolitycznić, bo ten zły PiS i poprzednia władza to nawet ten sport zawłaszczyła, więc dowiadujemy się tutaj bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Natomiast w twicie pani Żukowskiej to mnie trochę rozbawiło, że rozumiem, że pan Czarzasty jest lepszy niż pan Tusk. Ja nie wiem, czy pan Tusk to wytrzyma. Czy on zniesie tego tweeta pani Żukowskiej, czy pani Żukowska będzie musiała mieć z nim rozmowę, podobnie jak z panem Hołownią, i później będą wielkie przeprosiny za tą obrazę w internecie, bo jak ktoś może być lepszym przełożonym niż pan premier Tusk? No to chyba się nie uchodzi w dzisiejszych... Ale to jest jednak istotne, bo ta zgraja służalców, która się przy tej okazji ujawniła, no teraz będzie musiała połykać własne języki, no bo przyszedł Führer i powiedział, wy głupi jesteście. No i co? No i co teraz? No i co teraz? To wszystko zderzyło się z kibicami, bo jednak kibice w Polsce w szczególności raczej myślą w sposób tradycyjny, raczej są patriotami, ale na świecie w wielu krajach, chociażby na Bałkanach, więcej w Europie Środkowo-Wschodniej, no ale także na przykład w Anglii, w części Hiszpanii na przykład też tak jest. Więc to jest jeszcze kolejne ciekawe zderzenie. No to teraz materiał o protestach w sprawie tego idiotycznego otwarcia Igrzysk Olimpijskich we Francji. Zobaczmy. To, co stało się w Paryżu, jest, no niebywałem wręcz, skandalem. Jednocześnie jest taką bardzo intensywną ilustracją bardzo smutnego i niestety ciągle coraz bardziej zaawansowanego procesu rozkładu elit Zachodu, w tym elit francuskich, rozkładu moralnego, rozkładu politycznego. Czegoś, co zagraża przyszłości tej, jak tu już wielokrotnie z tego miejsca mówiłem, skądinąd to cytat z mojego świętej pamięci brata, najbardziej życzliwej cywilizacji w dziejach świata, czyli życzliwej człowiekowi cywilizacji w dziejach świata, cywilizacji chrześcijańskiej. No trzeba powiedzieć, Europo, skretyniałaś, tak? Z jednej strony masz ruskich, którzy chcą ciebie podbić, którzy zrzucają bomby, zbroją się, tylko Ameryka ma cię bronić. Z drugiej strony masz islamistów, którzy też chcą wprowadzić szariat, też podkładają bomby, też chcą cię zniszczyć i o tym otwarcie mówią. I ty w tym momencie bawisz się w bunt, w kontestację własnej tożsamości, własnej tradycji, tradycji, która zbudowała własnej twoją wielkość, tak? Kto będzie, przepraszam, w razie czego bronił tej Europy i w imię czego? W imię tej baby z brodą? No to naprawdę jest coś niedorzecznego, ale to jest taki moment, w którym świat się trochę zatrzymał i chyba trochę zauważył, co się dzieje, bo reperkusje na całym świecie tego smutnego
obrzydliwego, kiczowatego przy okazji widowiska są ogromne i protestują, żeby było śmieszniej, również muzułmanie, bo to po prostu... Muzułmanie i Żydzi na przykład. Tak, i komuniści, znaczy Jean-Luc Mélenchon protestuje, on jest jeszcze na lewo od komunistów, bo on jest trockistą. No ale to po prostu coś się takiego stało, że nagle jest ogromny protest przeciwko takiemu barbarzyństwu, bo ja na przykład rozmawiałem z muzułmanami we Francji, parę razy mi się zdarzyło, i oni kompletnie nic nie mają przeciwko religii chrześcijańskiej, natomiast postrzegają tę cywilizację europejską, no bo widzą, co się dzieje, jako cywilizację właśnie barbarzyństwa, cywilizację seks shopów i cywilizację kompletnie pustą. I z tym oni się nie pogodzą. I myślę, że to jest osią konfliktu ze światem islamu. To jest tak, jak to jest książka, do której w tych dniach trzeba sięgać. Andrzej Bobkowski, Szkice piórkiem, genialny opis upadku Francji z czasów II wojny światowej, i on tam pisze coś takiego: współczesna Europa zachowuje się w ten sposób, jakby pocięła kawałki gazet, na każdym z fragmentów gazety napisała 100 zł i stwierdziła, jesteśmy bogaci, a tamtą resztę, historię wyrzucamy do śmieci. Olu, co ty o tym sądzisz? No gdzieś zatarła się też sama idea igrzysk, które miały być, igrzysk olimpijskich, które miały być symbolem właśnie pokoju, końca pewnych wojen, sporów, no ale rozumiem, że tutaj patrząc na ceremonię igrzysk olimpijskich, to została wypowiedziana pewna taka wojna, właśnie wojna z religią, bo wiele osób to zinterpretowało w sposób jednoznaczny. Jest to po prostu wyśmiewanie się z katolików. Oprócz tej parodii Ostatniej Wieczerzy, że tam była jeszcze symbolika tego bladego jeźdźca, nie wiem, nawiązanie do jeźdźca apokalipsy. Więc tutaj tych nawiązań i uderzeń w religię, w wiarę, w to, co dla wielu osób jest najważniejsze. I też wielu sportowców, którzy pojechali na Igrzyska Olimpijskie, to też są osoby wierzące. I tak w sumie mnie najbardziej jest przykro tych osób, bo jak patrzymy na Igrzyska Olimpijskie, to dla wielu sportowców to jest absolutnie najważniejsze wydarzenie w ich karierze zawodowej. Oni czekali na te igrzyska, bo przygotowywali się latami, żeby na igrzyskach zdobyć dla swojego kraju złoto, srebro czy brąz, bo to były do tej pory najważniejsze wydarzenia sportowe. Natomiast zamiast sportu, zamiast właśnie pojednania, pokoju, tej tolerancji, mamy wojnę zupełnie niepotrzebną. Zadajemy sobie tylko pytanie, po co? Po co ktoś przykleił ten temat, tą wojnę z katolikami do igrzysk olimpijskich, do sportu? Mamy na igrzyskach sytuację, w której były chłop leje babę, tak to trzeba określić, który dzisiaj sam twierdzi, że jest babą, no i tak to jest uznawane. No, wobec tej sytuacji w sporcie też musimy w jakiś sposób reagować i reagują niektóre federacje sportowe, które nie dopuszczają kobiet o pewnej ilości testosteronu do zawodów kobiecych, uznając, że to tak po sportowemu nie do końca. Kobieta jest inaczej, jest w Iranie, kiedy chodzi o tak zwane sportsmenki, tam następuje pewna cenzura w telewizji. No przyjrzyjmy się tym dwóm cenzurom. Najpierw Iran, zobaczmy. Nekeniai durchiz mikone, se gombar mi dare, mi para az ruy, khayli ziba, khayli ziba, rekord jahani ro behbud mide. In davande 21 sale az Kenya. 400 متر با مانر براتون گزارش میکنیم. دونده کوبایی توی خط 5 جلو افتاده. دونده روس داره تعقیب میکنه. جلو میزنه ازش. دونده کنیایی و با مانر سوم رد میکنه توی خط 5 جونز و رکورد جهانی بهبود پیدا میکنه. باریکلا به این دونده 17 ساله از بلاروس. تمرکز میکنه. میاد روی پنجه کف پا موازی. خیلی دقت بالایی میخواد این کار. بلند میشه روی پنجه پا. قامتی کشیده داره و رها میکنه سه وارو و بسیار زیبا ورزشکار چینی برای مدال.
No, okazuje się, że może być cezura dalej posunięta niż w Neo TVP. Mnie bardzo ujęły te 8 gwiazdek biegające po bieżni. Chociaż ostatnio jest moda taka, żeby tam były 5 gwiazdek i 3 koniczynki, ale to PR-owcom Platformy. Tomek Sakiewicz wczoraj mówił o tym, że być może tych sportowców, którzy się podpisali niegodnie pod tym listem w obronie Przemysława Babiarza, to za karę teraz nie pokażą. Czyli na przykład jak będzie rzucać młotem Anita Włodarczyk, to będzie widać sam młot, a jej nie będzie widać. Albo jak się tam będzie boksował jakiś Tomasz Adamek czy inny, to będzie pokazany tylko ten drugi bokser, że macha łapami, a ten nie będzie pokazany za karę, bo się zachował niewłaściwie. Może głos Oli w tej chwili? Może faktycznie nielegalna TVP przyjmie te standardy i zamiast pokazywania tylko tego jednego przeciwnika, boksera, to może też zaczną być takie czarne paski, no te nawiązania do jakichś takich kryminalistów, może to są kryminaliści teraz polityczno-sportowi, bo trzeba uważać, co się mówi, kogo się popiera, nawet jeżeli to jest dziennikarz sportowy, to trzeba uważać, bo wszystko zostanie zapamiętane. No właśnie, to może o tych bokserkach, bo nie wiem jak ty, ja kobiety bardziej takie tradycyjne wolę, ale... No, są kobiety, które lubią sprawdzić się w sportach walki, no i mają do tego prawo z tym, że no, dzieją się tutaj rzeczy cokolwiek dziwne. No zobaczmy, jakie rzeczy. Dwie zawodniczki, które podczas Mistrzostw Świata w boksie nie mogły przystąpić do decydujących walk z powodu zbyt wysokiego poziomu testosteronu, bez przeszkód wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. I to w boksie. Sportowy świat bije na alarm, ale wygląda na to, że jest już za późno, by powstrzymać to szaleństwo. Włoski minister Matteo Salvini. Bokserka transpłciowa z Algierii wykluczona z Mistrzostw Świata w boksie, dopuszczona do Igrzysk Olimpijskich i walki z Włoszką Angelą Carini. Meksykańska zawodniczka, która z nią walczyła, powiedziała: jej ciosy bardzo mnie bolały. Chyba nigdy nie czułam czegoś takiego przez 13 lat mojej kariery bokserskiej, nawet walcząc z męskimi sparring partnerami. Policzek wymierzony w etykę sportu i wiarygodność Igrzysk Olimpijskich. Jak nic, zamkną nam telewizję za takie skojarzenia, Adrianie. No to piękny film, poszukiwana. Zresztą była piękna tradycja filmowa od pół żartem, pół serio. Tutsi był taki znakomity. To dobry dowcip w ogóle, przebranie faceta za kobietę. To śmieszne po prostu bywało, tylko z tego to co w tej chwili jest, zupełnie jest nieśmieszne. No bo zwłaszcza dla tych pań, które muszą się z takim... taką osobopostacią tam rzeczywiście bić na ringu, bo to już żarty się kończą. Ja tylko przytoczę jeszcze Państwu, Włodzimierz Wysocki pisał, że ja od dzieciństwa czuję wstręt, by w twarz człowieka bić. To taka ballada o bokserze była. Olu, co ty o tym sądzisz? No znowu poprawność polityczna weszła na ringi, natomiast ja bym spojrzała na całą tą sytuację trochę z innej perspektywy, bo dla mnie to jest po prostu zaprzeczenie jakiejś takiej grze fair play, bo rozumiem, że w tym zestawieniu no to kobiety, które urodziły się kobietami, czują się kobietami, są po prostu na straconej pozycji. I ja bym na to, już odkładając całe to wariactwo na bok, popatrzyła jako po prostu nie do końca sprawiedliwe traktowanie niektórych osób startujących w różnych rozgrywkach. No to jest trochę tak jak z dopingiem. No po prostu w tych warunkach to jest po prostu niesprawiedliwa rozgrywka i
daleki jest to od zasad fair play i jeżeli jakby tutaj organizatorzy Igrzysk Olimpijskich chcą być tacy tolerancyjni i wszystko ma być tak pięknie, poprawnie politycznie, no to może dodatkowa kategoria, w której właśnie takie osoby będą tutaj walczyły, będą rozgrywki między nimi, to może będzie ta sprawiedliwość. Ale to skomplikowane bardzo, bo tych płci podobno jest 56. To... I 56 różnych zawodów musi być i kategorii. Ale jeżeli Francja chce być taka postępowa, organizatorzy igrzysk chcą być tacy postępowi, no to trzeba wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom społecznym. Natomiast ja nadal się zastanawiam, dlaczego tu się nie odezwały jakieś organizacje feministyczne i nie stanęły po stronie tych kobiet, które tutaj są na straconej pozycji, te, które będą walczyły z tymi osobami i to trzeba podkreślać w tym temacie, które zostały zdyskwalifikowane przy Mistrzostwach Świata, bo po prostu testy wyszły negatywnie i te osoby, te dwie osoby nie zostały dopuszczone do Mistrzostw Świata, a rozumiem, że do Igrzysk Olimpijskich już można było ich dopuścić i to jest ta poprawność polityczna. O, gdzie te czasy, kiedy to Eugeniusz Bodo jako drag queen śpiewał Sex Appeal, to nasza broń kobieca. Eugeniusz Bodo prywatnie był zwolennikiem Romana Dmowskiego, Narodowej Demokracji, później zginął z rąk komunistów. Długo opowiadać przez to, że był obywatelem także szwajcarskim, to nie załapał się na amnestię. I grał w filmie o szpiegach i to było najgorsze w tym wszystkim. Najgorsze w tym wszystkim memy olimpijskie. Świat z tego żartuje. Miejmy nadzieję, że kiedyś ten humor troszkę świat obudzi. Zobaczmy. No na koniec była to grafika Wojtka Korkucia. Świat się śmieje. Śmieje się wielu internautów, śmieje się wielu Polaków. Mam wrażenie, że Polaków jednak w tym momencie śmieje się większość, ale czy zdrowy humor jest w stanie przywrócić zdrowy rozsądek? Ale ta gilotyna to wtedy, w czasach, kiedy ją wymyślono, to był symbol postępu właśnie i nowoczesności. No tak. I humanitaryzmu jeszcze w dodatku. Także to... Niewiele się zmieniło. Niewiele się zmieniło. Podobały ci się te memy, Olu? Oj tak, z takim uśmiechem można też podejść do tego. Dobrze, że możemy się jeszcze uśmiechać, możemy jeszcze z tego żartować, że jeszcze na X-ie cenzury nie ma i jeszcze takie memy czy grafiki mogą powstawać i oby tak było. Oczywiście każdy może mieć inne podejście, inne wizualne pomysły na trochę uśmiechu do tych igrzysk. No tak chyba z dystansem też trzeba do tego podchodzić. No to jeszcze jeden ważny temat. Mają po łbie zebrać w Polsce kolejarze, w szczególności ci z PKP Cargo i już się szykuje Deutsche Bahn. Tak jest, szanowni państwo, Deutsche Bahn ma już swoją ofensywę w Polsce. Posłuchajmy. PKP Cargo otwarte zostało postępowanie sanacyjne, które w konsekwencji oznaczać będzie masowe zwolnienia ponad 4000 pracowników. Deutsche Bahn Cargo już zaczęło inwentaryzację. Pracownicy niemieckiej spółki jeździli po zakładach, żeby zobaczyć, co można przejąć. Dotarłem do notatki, która wyciekła z zakładu PKP Cargo.
Sekcja utrzymania w Lublinie informuje, że w dniu 30 lipca 2024 roku o godzinie 11.48 zjawił się na hali sekcji Ceton Lublin człowiek ubrany w kamizelkę z logo Deutsche Bahn z akcentem niemieckim i w rozmowie ze mną zapytał o możliwość zrobienia zdjęć hali napraw oraz zdjęć lokomotyw. Tego kosaka i tego Buddę. Czekaj, zaraz, jakiego Buddę? A ty skąd wiedziałaś, że mnie zastaniesz? Przecież wiedziałaś, że wyjeżdżam. Przechodziliśmy po prostu i wpadliśmy. Jak to przechodziłaś? Z tragarzami? Tak, przechodziliśmy z tragarzami. Bardzo cię polubiłem, chłopie. No dobrze, że tylko w mundurze tego Deutsche Bahnu był, bo tam Niemcy słyną, to Hugo Boss szył eleganckie bardzo mundurki, to mógł się zdarzyć jeszcze inny mundur. Szkop przechodził z tragarzami, można powiedzieć. Ola zrobiła na ten temat sondę, zobaczmy. Dziś pytam Polaków, dlaczego rząd premiera Tuska pozwala Niemcom na przejmowanie strategicznych spółek, takich jak PKP Cargo. No myślę, że nie powinien rząd na to pozwalać i na pewno nie jest to w interesie Polski. Wydaje mi się, że taki przewoźnik raczej o strategicznym znaczeniu powinien być jednak w polskich rękach. Nie liczy się pewnie z ludźmi za specjalnie. Pan Donald Tusk nie dba o ludzi. Tragiczna sytuacja. Ludzie potrzebują mieć pracę i potrzebują mieć z czego żyć. A niestety on do tego doprowadza, że będzie pełne bezrobocie. Powinni Polacy się zajmować przewozem i transportem, a nie zwalniać ludzi. Rząd mamy jaki mamy. Polacy taki rząd wybrali. Ja na takich ludzi nie głosowałam i bardzo mi ten rząd nie odpowiada. Każdy, kto się podejmuje wykonywać jakąś władzę, powinien działać dla dobra swojej ojczyzny, a nie jej szkodzić. Polska nie powinna na to pozwolić w ogóle. Na takie sprzedaże. Mało już sprzedali. Przecież nic nie ma naszego. Wszystko zagraniczne jest. Nie jest to interes Polski. Także sobie zdajemy z tego sprawę. Dlatego mówię, że koniecznie trzeba zatrzymać cargo w Polsce. Na pewno nie w polskim interesie. To jest bardzo przykre, że likwidują polskie spółki, że nikt się nad tym nie zastanowi, że młodzież rośnie, że będzie chciała pracować. Ja nie rozumiem tego. To jest dywersja na całego. Smutne to bardzo, ale to jest cena za finansowanie kampusu. Jak politycy przyjmują pieniądze z zewnętrznych źródeł, to potem cenę płacimy my, obywatele. I ważne jest, żeby dzisiaj powiedzieć, i to i politycy, i myśmy powinni mówić, że ten, kto zechce kupić to PKP Cargo, to będzie kupował kradzione i będzie w bardzo szybkim terminie musiał to oddawać. Powiedzmy też, że pozdrawiamy związkowców z PKP Cargo z Solidarności. Trzymajcie się, protestujcie. Telewizja Republika będzie na tych waszych protestach. 80. rocznica jutro, tak, 80. już rocznica powstania warszawskiego. Żyją już tylko ci najmłodsi powstańcy. No a co władza w tej sprawie? Posłuchajmy. Niczym zły sen. Pełnomocnik rządu Rzeczpospolitej Polskiej do spraw współpracy polsko-niemieckiej Krzysztof Ruchniewicz zrównuje znaczenie powstania warszawskiego i zamachu nazisty Stauffenberga na Hitlera. Oba wydarzenia mają być wspólnym dziedzictwem europejskiego oporu. 80 lat po zamachu spiskowców usiłujących ocalić III Rzeszę i po masakrze Warszawy, pamięć o nich zespolić ma się w wizji Ruchniewicza we wspólną rocznicę walki z Hitlerem. Błagam, obudźcie mnie, powiedzcie, że to się nie dzieje naprawdę. Nie. Ten pan to powiedział, bo trzeba wyjaśnić, w niemieckiej gazecie takie farmazony obrzydliwe powiedział. Znaczy pan, jak on tam, Ruchniewicz, tak. To mało jest istotne, co on tam mówi, natomiast... Ważne, że jest pełnomocnikiem rządu do spraw współpracy polsko-niemieckiej. W popkulturze też się dzieje, bo nie wiem, czy państwo wiecie, jutro jest koncert. Ta PO-owska władza wymyśliła. To jest koncert, ma się odbyć po
prawej stronie Wisły na Pradze. Ja myślę, że Platforma Obywatelska to na swoim miejscu będzie, jak rocznicę powstania warszawskiego będzie obserwować z Pragi. Bo to jest obrzydliwa tradycja. Nie wiem, czy wiecie, wracając do Johna Lennona, to jedyny moment, kiedy rzeczywiście o mały włos John Lennon i wszyscy Beatlesi by w Polsce wystąpili, już nawet były na to pieniądze i komitet centralny dał placet, że tam no trudno, będzie trochę średnio ostrzyżonych głów na sali i tego. To było, był taki plan, żeby zrobić konkurencję do obchodów milenijnych na Jasnej Górze, żeby młodzież ściągnąć na koncert Beatlesów i podobne rzeczy wyprawia ta neowładza w Polsce. To coś obrzydliwego. Ale powstanie, trzeba, pamiętajmy jutro O Marszu Powstania Warszawskiego. O marszu, o koncercie na Placu Krasińskich, bo koncertu znowu, znaczy będzie, ale będzie inny. No. I bądźmy także z kibicami Legii Warszawa, którzy w tym uczestniczą. Może jeszcze na koniec 30. rocznica śmierci Ryszarda Ridla, wielkiego, wielkiego artysty, który może gdyby był na Zachodzie, to może byłby równie znany jak John Lennon. Przypomnijmy jego historię. Wokalista Dżemu i współautor wielu niezapomnianych utworów Rysiek Riddle zmarł 30 lat temu, 30 lipca 1994 roku. W Polsce jego wehikuł czasu zagrała legendarna Metallica. Prestiżowy magazyn Rolling Stone nazwał go po śmierci ostatnim hipisem naszych czasów. Ktoś powie, że to wydarzenia ze sobą niezwiązane, no ale co by było, gdyby Powstanie Warszawskie wygrało, gdyby ten skrawek wolnej Polski stał się zalążkiem wolnej Polski? Gdzie byliby polscy artyści, gdzie byliby polscy twórcy, gdzie byliby polscy naukowcy? Ryszard Riddle może byłby światowej sławy artystą. Taka opowieść o naszej historii. No i mamy ankietę. Poprosimy o wyniki. No, ostatnia odpowiedź najbardziej Państwu przypada do gustu. Przypomnę, pytaliśmy, kto po Przemysławie Babiarzu zostanie wyrzucony z Neo TVP. No i ojciec Mateusz za nierozwiązanie zagadki kryminalnej, ale pan Sygut też, Państwo wskazywali się, 21%. Jakoś słabo pani, kurde, i szatan. Chyba nie cieszy się popularnością. Zupełnie nie wiem dlaczego. Ojciec Mateusz wyleci, bo jest ostra jazda z księżmi. Olu, twoje dwa zdania na koniec. No, ja też obstawiałam akurat tę trzecią odpowiedź, bo ona najmocniej mnie rozbawiła. Wracając do jutrzejszych uroczystości, też na koniec powiem 1 sierpnia, dla mnie też bardzo istotna data i też ogromna duma, że jestem warszawianką, jestem dumna też z tej historii, z tego, że poprzednie pokolenia walczyły o to, żebyśmy żyli w bezpiecznej, wolnej Polsce. I tylko jeszcze odniosę się do tych obrzydliwych słów pełnomocnika do spraw relacji polsko-niemieckich. No, pan się wpisuje po prostu idealnie w politykę historyczną Niemiec. Ja tylko tak przypomnę, że w kontekście właśnie Powstania Warszawskiego jutro świętujemy 1 sierpnia, ale 5 sierpnia jest rocznica rzezi woli, czyli tego, w jaki sposób brutalny Niemcy mordowali ludność cywilną Warszawy, żeby to Powstanie Warszawskie spacyfikować, więc absolutnie nie możemy mówić o wspólnym dziedzictwie oporu, bo czegoś takiego w tamtych czasach... Dobrze, że to przypomniałaś, bo to jest... ja jestem mieszkańcem Woli i tam się wychowałem, to w ciągu 3 dni cały Stadion Narodowy, 60 tysięcy ludzi z broni krótkiej wymordowano, to niech z tego się tłumaczą, żadnej wspólnych podręczników z Niemcami, bo to... No i bądźmy, jeśli można, jutro na Powązkach, bo tam jest niesamowita atmosfera, bo tam się okazuje, że wszyscy myślą to samo i że wszyscy czują tak samo, bo to są głównie rodziny i bliscy powstańców warszawskich.
Dziękujemy Państwu w takim razie za dzisiejszy program. Za chwilkę czeka na Państwa Jacek Sobala. No i bardzo ważny dzień jutro. Zostańcie Państwo z Telewizją Republika. Adrian Stankowski. Piotr Lisiewicz. Aleksandra. I Aleksandra Prorok. Jeszcze mieliśmy przypomnieć o prośbie do Państwa, bo Państwo wiecie, chcemy się przeprowadzać i nie dlatego, żeby nam to było wygodniej w tej, no chociaż troszkę tu jest już rzeczywiście mało wygodnie, ale żeby móc realizować telewizję, na jaką po prostu zasługują nasi odbiorcy, do tego są potrzebne warunki techniczne trochę lepsze niż tutaj mamy, no a do tego, krótko mówiąc, są potrzebna jest współpraca z Państwa strony. Bardzo o nią prosimy. Bardzo dziękujemy za każdą pomoc. Zostańcie Państwo z Telewizją Republika. My ze swojej strony z premierem Putinem przypilujemy, aby nikt piachów w trybie nie sypał.